wiedziesz, bratku? Budowlankę. A gotowiznę wiedziesz? Zdać się pieniądze? W łeb zdzielić i brać, co ma! Niewiele tego, ale... Nie wolno nam brać gotówki od klientów. Jacyś zbóje już nas uprzedzili. Gotowizny nie można brać. Scena, którą widzieliście przed chwilą, scena napadu, jest dzisiaj po prostu nie do pomyślenia. Ale 400 lat temu takie napady, takie ataki były tutaj codziennością. Tutaj, to znaczy na Pogórzu Dynowskim i Przemyskim, gdzie działali Beskidnicy, Tołchaje i Opryszkowie. Dzisiaj opowiemy o ich losach, pójdziemy ich śladami, zobaczymy jak żyli, rabowali i jak umierali. Zbójnicy karpaccy nie doczekali się własnego miejsca w literaturze i filmie. A przecież ziemia przemysko-sanocka miała swoich rabusiów, równie malowniczych jak Jura, Janosik czy Ondraszek. Skąd pochodzili? Z analizy rejestru złoczyńców Grodu Sanockiego i innych dokumentów wynika, że byli wśród nich biedacy, ale i bogaci kmiecie. Sołtysi, popi, mieszczanie i drobna szlachta, kniaziowie wsi wołoskich, wójtowie, karczmarze, młynarze, słudzy dworscy, Polacy, Rusini, Wołosi, Słowacy, Węgrzy, Żydzi i Cyganie, Łemkowie, Bojkowie, Huculi. Do wstąpienia na ścieżkę zbójectwa tylko czasem popychała nędza. Zwykle chęć przeżycia przygody, obietnica krótkiego, ale szalonego życia. Wabiła wolność dzikiej karpackiej puszczy. Marko Hatala. Najgroźniejszy i najbardziej bezwzględny Beskidnik z Pogórza. Mówiono o nim, że nie bał się ani Boga, ani diabła. Rabował księży, rabował szlachtę, popów, rabował chłopów nawet, jeśli przemierał głodem. Opowiadali kiedyś legendę, że tu niedaleko pod Birczą, w Ropience, ukrył wór szafranu. Haha, teraz wszyscy się śmiejecie. Spróbujcie kupić dzisiaj 10 gramów szafranu na Allegro. Kosztuje 100 zł. Kupcie chociaż kilogram. I teraz wiecie, jak wielką fortunę stanowi jego skarb. Ignat Wysoczan. No, to była postać, można powiedzieć, nietuzinkowa. Chłop, a żył jak szlachcic. I szlachta się go bała, szlachcie nawet pieniądze pożyczał. Zabił pana Sulatyckiego, swojego osobistego wroga i zapłacił. Zapłacił złotem, po prostu złotem rzucił, jak wielki pan. U siebie, właściwie we dworze, bo mieszkał niby w chałupie, ale ta chałupa była okazała, trzymał całą bandę po prostu, jak kmicic swoją kmicicową kampanię. I nie bał się ani starosty, ani sąsiadów. Potem w 1648 roku przyłączył się do Chmielnickiego i ślad po nim zaginął, jak po złym duchu z Karpat. Pan Toporowski. Szlachcic, trzeba powiedzieć prawdę. Szlachcic prawdziwy, chociaż drobny, bardzo znany. W 1614 roku ograbił Kołomyję. Zdobył Kołomyję, zrabował ją. Przez jakiś czas była to taka rozbójnicza jego kwatera, dopóki go z tej Kołomyi niegrzecznie starosta nie wyprosił. Potem ślad się po nim urywa. Powiem tak, jeśli go zabili, to na szczęście bardzo dobrze. Aleksy Dobosz, huculski Janosik. Postać najbarwniejsza i najstraszniejsza z nich wszystkich. Grasował w XVIII wieku, zabił i okrutnie męczył atamana Diduszkę, napadł na dwór szlachcica Dobrosielskiego i, co ciekawe, był przy narodzinach ponoć naszego poety, Franciszka Karpińskiego. Napadł po prostu na dwór, kiedy Franciszek Karpiński się urodził. Bardzo ciekawa postać. Zginął, przychodząc do kochanki, a tak naprawdę zginął przez teściową. Beskidnicy przemykali się po górach i puszczy, ale napadali na Pogórzach. Okolice Birczy, Dynowa, Dubiecka, Krzywczy, Dydni. Najczęściej na chałupy i wsie, na bogatych kmieci, na Żydów i tylko czasem na kupców. Gdy przycisnął ich głód,
rabowali z komory połcie sadła i garnce miodu. Tutaj mieściły się ich dziuple. Zimowali, dzielili i przepijali łupy. Większość Beskidników, opryszków, tołchajów, jak ich nazywano, kończyła marnie. Powieszeni, ćwiartowani, ścięci. Nikt nie litował się nad opryszkiem, więc i on nie miał litości. Rabusie zawsze stosowali tortury, chcąc wydrzeć informacje, gdzie ukryto bogactwa. Pewnego chłopa z Obidza spiekli, że kiszki pomiędzy żebra widać było. W drugą, czyli trzecią noc przyszli w tejże wsi na gospodarza Krupę. Jego żonę w piec rozpalony kładli dwa razy. Tak dalece spaloną była, że czwartego dnia po spowiedzi świętej umarła. Zapewne bardzo was dziwi, ale Beskidnicy, rozbójnicy karpaccy, byli znacznie lepiej uzbrojeni od swoich kuzynów z Podhala. Banda Janosika to są jakieś żałosne goście w kierpcach, po prostu w chodakach, po prostu z jakimiś ciuposzkami. Ci nasi byli konkretni. Konkretnie uzbrojeni w dobrą broń, dużo broni palnej, ludzie zdecydowani, bogato odziani, no i potrafili się bawić, a nie gdzieś ukrywać po jaskiniach. Podstawowa broń oczywiście, również biednych zbójników, takich rozpoczynających swoją karierę, to oczywiście czekan, zwany również siekierkami. Klasyczny czekanik XVII wieku, takim zresztą piekarski płatną w głowę króla Zygmunta III Wazę. Zabroniony w pewnym momencie, ale oczywiście nikt się tego nie stosował. Powszechna broń każdego chłopa. Oprócz tego oczywiście topory. Różne rodzaje toporów, toporków po prostu do rozwalania drzwi, do rozwalania komór, do rozwalania skrzyń, do dobywania tam po prostu z nich bogactw. Też każdy zbój taki toporek nosił. Jedna ciekawa rzecz. Toporki do rzucania. One ponoć jeszcze się wywodzą z czasów słowiańskich tak naprawdę, ale są na ten, jest ileś źródeł, że wręcz rzucali w przeciwników, a nieraz nawet w drzwi rzucali, żeby je rozwalić takimi właśnie toporkami. Co jeszcze z broni białej? Otóż może być to dziwne, ale nosili miecze. Miecze, czyli pewnie pałasze, rapiery po prostu, które zdobywali. Dobosz też miał miecz przy sobie, czyli prawdopodobnie pałasz. Taki bardziej oczywiście XVIII-wieczny, by działał w XVIII wieku. Ciężka broń, nieporęczna, ale dobra do rąbania, do broń, również do pchnięcia. I oczywiście, skoro rapier, pałasz, no to oczywiście szable. No wiadomo, że nie mieli egzemplarzy bardzo bogatych, pewnie jak je zdobyli, to je zaraz sprzedali. Ale takie toporne szable piechoty polsko-węgierskiej i polskiej też mieli. Czasami używali łuków, ale bardzo rzadko. Ale czasami mieli też te źródła historyczne, te księgi złoczyńców właśnie nam to pokazują, że nieliczni po prostu z łuków też strzeli. Natomiast bardzo powszechna wśród nich była broń palna. I o tym opowiem wam teraz dokładnie. Na wiosnę, kiedy ustąpiły śniegi, spotykali się w określonych miejscach, gdzie omawiali plany przyszłych napadów. Często wybierali wodza, zwanego kapitanem, watachą, a najczęściej hetmanem. Hetman Fedor Kopców z Woli Jaślickiej napadał w białej sukni, a muszkiet miał na plecach. Golił brodę i wąsy. Wasyl Bajus z Leszczyn miał atłasowy kontusz podszyty popielicami, pozłociste nożenki, ładownicę czerwoną, karmazynową. Podstawowa broń rozbójników – pistolety. Ale z pistoletami, słuchajcie, trzeba uważać, bo pistolety z końca XVI wieku i z pierwszej połowy XVII wieku były, jak sami wiecie, ciężkie, zapatrzone w zamki kołowe, nakręcane kluczem, które były dobre. No, ale niestety taki zamek wymagał czyszczenia, nie zawsze działał, po prostu bardzo był delikatny, trzeba było na niego uważać. Taka broń pod koniec, już mniej więcej gdzieś od lat 70. wieku XVII, zaczynała wychodzić z użycia. I wreszcie wchodzi nam około połowy XVII wieku do takiego już bardziej powszechniejszego użycia broń z zamkami skałkowymi. Na początku jako broń ekskluzywna. Myśliwska przede wszystkim. Ona nie nadawała się na pole walki, bo po prostu też jeszcze te zamki były zawodne. Tam naprawdę na polach bitew no, królują w ogóle strzelby, muszkiety, arkebuzy z zamkiem lontowym. Ale rozbójnicy wreszcie mieli coś fajniejszego, coś lżejszego. A więc przede wszystkim pistolety z zamkiem
skałkowym. I wreszcie mamy początek wieku XVIII i rewolucja w broni tak naprawdę. Pojawiają się bardzo lekkie egzemplarze i karabinów, i pistoletów skałkowych. No zobaczmy ten, to jest pistolet z czasów Dobosza. Lekki, fajny, takich pistoletów tak naprawdę, bo one są naprawdę leciutkie, można było nosić 2-4 czasami na pasie. Piraci wtedy, mamy wtedy, to są czasy piratów z Karaibów, początek XVIII wieku. Oni mieli pasy jak czarnobrody, że 6 nosił. Porównajcie sobie z tym egzemplarzem potężnym, kołowym, gdzieś z pierwszej połowy wieku XVII. No jakie dwa po prostu, jak w różnych bronie. To się wydaje zabaweczka, a było zjadliwe. Z lepszych materiałów, z lepszych stopów i dobrze zbójnikom służył. I wreszcie broń tak naprawdę będąca w najbardziej częstym użyciu przez Beskidników. Druga połowa XVI wieku, cały wiek XVII praktycznie arkebus z zamkiem lądowym. Niezawodna, pewna, tutaj widzicie, że po prostu zapłon tak naprawdę na panewce daje ląd. No ten ląd niestety trzeba było rozpalić przed użyciem, odmuchać. Jak widzicie, on się szybko spala. No zapach jak perfumy, powiem wam. Uwielbiam go. Na panewkę wsypywało się wcześniej oczywiście proch, odsypywało. Tu jest spust. Przytykało takim chamskim sposobem i bum. Działał zawsze. Cała piechota, całe wojsko po prostu tak naprawdę używało aż do czasu Wiktorii Wiedeńskiej i jeszcze później. I wreszcie bardzo piękna strzelba. No arkebus można powiedzieć, XVIII-wieczny, nie karabin, bo jest krótszy, to jest bardziej broń myśliwska, albo rozbójnicza. Połowa XVIII wieku, czasy Dobosza, arkebus z zamkiem skałkowym, bardzo prosty, bardzo skuteczny, bardzo fajny, naprawdę broń leciutka jak widać, można w jednym ręku to trzymać, można sobie tym po górach biegać. Doskonały po prostu, no Dobosz na pewno tego typu broni używał, plus oczywiście używał pistoletów, które pokazywałem. Tyś już nie moja. W cerkwi nie przysięgałem. On już nie twój. Czym chcesz go zatrzymać, Zawitko? Bajstrukiem zdybanym w życie? Wydam cię za mąż. A to... za wianek. A ja? Dla mnie obiecywałeś. Wydaj ją za mąż. Za łupy znajdziesz niejednego rataja, co wychowa twojego znajducha. Który ją weźmie? Ty? Ty? Ty. Na zimę zbójnicy karpaccy rozchodzili się po prostu po wioskach, po chałupach, po futorach, po karczmach. Za pieniądze wykupywali sobie po prostu miejsca u gazdów, gospodarzy, u swoich dziewek, u kochani zbójnickich, u Żydów, u szynkarzy i sobie nocowali. Historie z tym były też ciekawe czasami, że taki zbójnik potrafił zaciągnąć się, że tak powiem, za parobka jakiegoś gospodarza, przy czym płacił tyle złota, że spał w łóżku tego gospodarza, a jeszcze czasem obracał żonę albo jego córkę. Zbójnicy rzadko mieli żony, rzadko wchodzili w związki małżeńskie, zwykle mieli kochanki, te kochanki też opłacali złotem, swoje kochanice zbójeckie. Kiedy kochanka zaszła w ciążę, to wydawali ją za mąż, dawali bogate wiano, jak dobrej córce bogatego gazdy. Znajdowali męża, bywali nawet na weselach. I oczywiście, powiedzmy jakiemuś biednemu chłopu, no taki związek się opłacał, bo zbójnik po prostu potrafił dobrze ich wynagrodzić. Za złoto również kupowali sobie przychylność, można powiedzieć, aparatu sprawiedliwości. Wszystkich wójtów, wszystkich podstarościch, burgrabiów. Wszystko za pieniądze, bo jak sami wiecie, za pieniądze ksiądz się modli, za pieniądze lud się podli. O, tym się opłacali. Zbójnicy zwykle kończyli marnie. Powieszeni, poćwiartowani, zastrzeleni.
bo dostawali się oczywiście w łapy Harników, Smolaków, dostawali się w łapy Mlicy Starościńskiej, starostów, burgrabiów, ale tak naprawdę bardzo wielu z nich skończyło tragicznie zamordowanych, zabitych przez własnych kompanów, zastrzelonych w wyniku zdrady, no i po prostu skonając gdzieś pod płotem albo jak Hatala, zaginęli po prostu w górach. Leksy Dobosz, ten najsławniejszy ze wszystkich zbójników, zbójnik husulski, skończył w ten sposób, że został po prostu zabity przez męża swojej kochanki, do której przychodził w 1745 roku w Kosmaczu. Zapukał do niej po prostu i mąż wyszedł i go zastrzelił. Tyle romantyczna historia, bo tak naprawdę Dobosza załatwiła teściowa. Teściowa owego Stefana Dźwinki, który go zabił. A mianowicie Dźwinka miał żonę, która mu umarła. Jak umarła, nie chciał teściom oddać wiana. W związku z czym teściowa rozpowiedziała po wsi i powiedziała też Doboszowi, że Dźwinka chodzi się przechwala, że go zabije. No i Dobosz postanowi złożyć mu wizytę. No i jak przyszedł do chałupy, go postrzelili, ciężko był ranny. Jego towarzysze z tego towarzystwa zbójeckiego zabrali go w góry, położyli i tam Dobosz wyzionął ducha. Żył krótko, ale powiem tak, wesoło. Jak patrzę na te przestrzenie tutaj, na te góry, na te Karpaty, no trochę tym rozbójnikom zazdroszczę tej swobody życia. Co jedli Beskidnicy karpaccy? No słuchajcie, no placek po zbójnicku obowiązkowo. Oczywiście, że nie, to zapomnijcie o tym. Jedło było bardzo proste, ale dość sycące, nawet dzisiaj. Jak znajdujemy jakieś opisy biesiatich, albo na przykład to, czym ojciec Karpińskiego podjął rozbójników, którzy przyszli po narodzinach jego syna do dworu, to tam był tak. Ser, chleb i grzałka. Grzałka właśnie, bo pamiętajmy, że wino było niedostępne dla plebsu. Pewnie zbójnicy by je woleli sprzedać niż wypić. Czasami miód, no i mięso, ponieważ u zbójników stać było na mięso. A jakie mięso jedli? No oczywiście luksus to była wołowina. Wołowina, świniny i schabowego nie jedli, bo świnie na terenie Pogórza czasami można było ciężko znaleźć. Długo byście musieli szukać, ale owce, kozę, czasem jakąś dziczyznę z lasu. Nieraz było tak, że sobie banda kupiła, ukradła krowę, zrabowała. Piekli sobie tą krowę, zjedli i cały następny dzień na przykład leżeli, pili tylko gorzałkę i odpoczywali po prostu po obrzastwie. Pierniki na przykład, które tu mamy, które pewnie by zrabowali we dworze, to był luksus po prostu taki, że nie do wyobrażenia. Ale powiem ciekawą rzecz, ogórki kiszone, no to też, no bo ogórków nie znalazło się wtedy przy chałupie. To też było na dworach zazwyczaj z warzywniaka, danie. Chociaż rzeczywiście ogórki kiszone już były, no bo Wiśniowiecki wiadomo, umarł po zjedzeniu kiszonych ogórków i po piciu miodem. Podobało wam się? Jesteście ciekawi co dalej? Wspierajcie nas, wspierajcie naszą produkcję Zjawy Łańcucki. Przygotowałem już film o Tatarach, o najazdach tatarskich. Zapraszamy.